Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj o lutownicach transformatorowych. Do czego się nadają, czego nimi nie lutować i na co zwrócić uwagę przy zakupie. Porównam też jedną z tańszych lutownic z kultową, często polecaną ZDZ. Obie o mocy 100 W. Czy różnica w lutowaniu będzie znacząca? Jak będzie wyglądał czas nagrzewania i wygoda użytkowania? Sprawdzę na przykładzie drutu, linki, skrętki i płytek drukowanych. Porównam też budowę i groty. Spróbuję też poprawić tańszą lutownicę. Zapraszam! Na pierwszy rzut oka widać różnicę w budowie. W przypadku ZDZ mamy solidne elementy miedziane, do których mocujemy grot. Możemy taki kupić lub wykonać samodzielnie, z kawałka drutu miedzianego. Ja najczęściej używam 1,5 mm2. Zwykły przewód stosowany w elektryce. Można też użyć 2,5 mm2. Będzie się wtedy dłużej nagrzewał, będzie mniej precyzyjny, ale jego trwałość będzie większa. W tańszej lutownicy mamy do dyspozycji grot przygotowany przez producenta. Jest większych rozmiarów i inaczej ułożony. Przez to jest mniej precyzyjny. W dalszej części pokażę, jak grot wpływa na lutowanie. Czuć też różnicę w wadze. Tańsza jest znacznie lżejsza. Na początek porównanie czasu nagrzewania do temperatury pozwalającej na roztopienie ceny na grocie. Tu nie ma większych różnic. Czas podobny. Zobaczmy to jeszcze raz na kamerze termowizyjnej. W poprzednich odcinkach testowałem lutownicę na USB i gazową. Aby łatwiej było porównać, część testów będzie na tych samych materiałach. Na początek drut 2,5 mm2. Zobaczmy, jak wygląda lutowanie. Nie widać tu większych różnic, ale poziomy grot w ZDZ wydaje się znacznie wygodniejszy. Samo lutowanie przebiega podobnie jak w przypadku lutownicy gazowej. Przy czym lutownica gazowa nie wymaga zasilania, przez co jest bardziej mobilna, ale dłużej stygnie i wymaga podstawki. Jak już porównujemy z gazową, sprawdzę, jak przebiegnie lutowanie linki 6 mm2. To trudny test dla lutownic o takiej mocy. Zobaczymy, czy będzie różnica pomiędzy ZDZ a tanią. W tym przypadku obie lutownice po prostu sobie nie poradziły. Znacznie lepsza okazała się gazowa, pokazywana w poprzednim odcinku. Pora na skrętkę. To łatwe zadanie, poradziła sobie z nim nawet tania lutownica USB o mocy 8 W.
obu przypadkach lutowanie przebiega sprawnie i szybko. Po raz kolejny poziomy grot ZDZ wydaje się po prostu wygodniejszy. Nie będę sprawdzał lutowania elementów SMD czy BGA. Lutownice transformatorowe po prostu się do tego nie nadają. Pole elektromagnetyczne może uszkodzić delikatne i drogie układy, jak na przykład mosty, procesory czy karty grafiki. Do takich zastosowań stosuje się lutownice grotowe, gorące powietrze lub stacje BGA. Tu jeszcze wyraźniej widać różnicę w położeniu grota. Poziomy jest znacznie wygodniejszy. Jest też mniejszy i przez to bardziej precyzyjny. Duży grot tańszej lutownicy jest po prostu niewygodny. Zobaczmy jeszcze temperaturę obudowy. Tańsza nagrzała się znacznie bardziej. Jest to wyczuwalne nawet bez kamery termowizyjnej. Spróbuję zamienić oryginalny grot na drut 2,5 mm kwadratowego. Jak widać, nie jest to dobre rozwiązanie. Cena na grocie się topi, ale oryginalny grot działał znacznie lepiej. Spróbuję zmienić na 1,5 mm kwadratowego i znacznie krótszy. Sytuacja niestety wygląda podobnie. Nadal oryginalny grot i tak jest lepszy. Jeśli znacie sposób na modyfikację tej lutownicy, dajcie znać w komentarzach. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.